Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk, a to jest kolejny odcinek z gry Project High Rise, scenariusz This is Depressing. Ostatnio właśnie podjąłem decyzję, że tutaj będzie duży sklep. A czemu by nie? Te mieszkanie tutaj i tak mało mi dajecie, no 131 to jest mniej niż niejedno tutaj biuro. Bo już nawet te biura mi płacą po 160. Pan drogą, czy ja to obniżyłem? Tak, ja to obniżyłem. Wszelkie podatki. Tutaj wymagacie tylko jakiś tam pierdół, ale to nie jest nic ważnego, bo to jest tylko serwis, który na razie nie jest. Chociaż może być ten serwis potrzebny, dlatego podłączmy tutaj prąd. My do tych biur tak samo. Bo tutaj powprowadzałem biura, a nie podłączyłem wam tutaj nic. Troszkę głupio z mojej strony. Telefony tak samo będę musiał. Jedno za daleko, ale to nie szkodzi. Bądźmy dokładni, usunę to jedno, bo po co ma się marnować? Chociaż i tak za to zapłaciłem, więc a jedno by wyszło już, czy bym zostawił, czy nie. Okej, czy ja was tutaj mogę prowadzić? Jakiś tutaj kogoś mogę, dlatego bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Tutaj inżynierów nie ma biur technicznych. A żeby prowadzić biura techniczne, muszę mieć biura techniczne. A najgorsze jest to, że ja absolutnie nie wiem, w jaki inny sposób ja mogę dostać biura techniczne. A tutaj medycy potrzebujecie. Potrzebujecie dużych sklepów. Także, tu powstanie duży sklep, który już tutaj pomalutku się robi. Duży sklep jest dwupiętrowy. Swoją drogą, korzystając z okazji, napiję się łyczka herbaty. O, od razu lepiej. Duży sklep. Moi drodzy, szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej mi tutaj proszę sprzątać. Proszę bardzo. Duży sklep. A teraz czym? Department Fancy Grocery. Właśnie, może jakiś fancy grocery, jakiś spożywczak dwupiętrowy. A może z meblami? A może po prostu ten, co mi zapłaci najwięcej. O, 572, 583, widzę tutaj kandydata. Dzień dobry. Zostałeś nominowany do zaproszenia. Wam tutaj potrzeba telefonu i wam. O, mamy srebro. Mamy srebro, udało się nam zrobić srebro, wystarczy nam tylko poprowadzać tutaj ludzi i uzyskać trochę więcej gwiazdek prestiżu. Także bardzo dobra wiadomość. Ale wam potrzeba tutaj prądu, wam potrzeba telefonu. Czy ja to wszystko wam tutaj spełniam? Jest prąd, ale nie ma telefonu tutaj, dlatego telefon od razu podłączamy. Jak to wygląda sprawa tutaj z budkami? To jest na granicy, dlatego ja to bym tutaj sobie chciał zbudować kolejną tutaj budkę. Z tego co kojarzę, tak. Absolutnie mi się nie opłaca stawiać tej największej, dlatego stawiam tutaj te potrójne na trzy kawałki, tą średnią. Także to już tutaj mam. To jest tutaj się zbliża, ale jeszcze spory zapas. Tutaj się gaz zbliża, ale gazu nie potrzebuję w jakichś dużych ilościach. No tu macie jakąś elektronikę. Czy ja teraz mogę medyków prowadzić? Tak, medyków. Mogę. Bardzo proszę się wprowadzić tutaj do mnie. Dostarczyć wam tutaj jeszcze muszę wodę. Medycy potrzebują wody. Bardzo proszę. No a tutaj zostało tylko mieszkania. Pozostało nam po wprowadzeniu mieszkanie. Także śmietniki ja tutaj mogę poustawiać od razu. Trash. Myk, 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 myk. Recykling. Tak samo, bo recykling się przydaje. No i tutaj mogę pomalować sobie tą ścianę. Tak, według właśnie tutaj. No tu wyżej już nie mogę. I to jest tak. Mieszkańców mamy 116, jeśli chodzi o biura, to teraz by pasowały apartamenty, których mam niestety, ale bardzo, bardzo mało. 32, a potrzebuję mieć 100. Także najwyższy czas i pora powprowadzać trochę ludzi. Wydaje mi się, że dwubedromowe to są maksymalnie 3, 3,
Ale no właśnie, ale ja was tutaj nie zmieszczę, chyba że tutaj jeszcze wepchnę jakąś kawalerkę. No właśnie, tutaj poupycham kawalerki i upycham małe dwubedrumowe. Także tutaj teoretycznie jest. Teoretycznie. Teoretycznie to słowo klucz. Teoretycznie tutaj w dwubedrumowych mieści się od dwóch do. Od dwóch do trzech chyba mieszkańców. Czy jest tutaj gdzieś napisane? Nie. Nie wydaje mi się, żeby było napisane. O. Nie, wy tutaj luksusowe nienawidzicie być blisko. Prefer upper, hates noisy area, ale tutaj noisy nie mam. Likes being close to elevator, oczywiście to jest spełnione. Także was tutaj powprowadzam, a was tutaj mogę jakiś deluxe. A może luksusowy? Laundromat. No, ten serwis z laundromatem, chcąc nie chcąc, będę musiał wprowadzić. Laundromat, czyli pralnie. Swoją drogą, tutaj jest już dry cleaning. Zastanawiałem, czy to nie jest aby to samo, ale tego co widzę, to nie. Ale teraz tak, serwis, który wymaga pralnia, po prostu zwykła pralnia, serwisy są tutaj. Laundromat, jak duże to jest? No całkiem niezbyt. Czy ja to gdzieś tutaj upchnę, tak żeby to nie przeszkadzało? Czy ja będę potrafił coś takiego tutaj zrobić, upchnąć, żeby to nie przeszkadzało? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Niekoniecznie. Mogę tutaj postawić, ale to będzie generowało hałas. To będzie generowało hałas, dlatego ja bym to chciał wprowadzić gdzieś tutaj, gdzie ten hałas nie będzie jakoś bardzo szkodliwy. Dlatego to mieszkanie pójdzie na odstawkę, a tutaj po prostu wrzucę lądromat. Najprościej na świecie, chociaż ten lądromat szczerze mówiąc mogłem wstawić w piwnicy. Zdecydowanie, ale niech tutaj będzie. Już trudno. Czy wy macie jakiś problem z hałasem? Nie, wy macie problem tylko z zapachem. Także tym się nie przejmuję absolutnie. Gazu, oczywiście gazu już dostarczam. To byłoby na tyle. Tutaj już panowie i panie czekają na potencjalnych klientów. Także myślę, czy luksusowe. Właśnie, no luksusowe by mnie kusiło tutaj, bo czemu by nie? Prowadźmy luksusowe. Luksusowe i podłączmy wam tutaj wszystko, czego potrzebujecie, to znaczy prądu, wody, gazu i kablówki. I wszystko oprócz telefonu. Prąd jest, kablówka już jest, woda już jest. Wodę to ja mogę już tutaj podłączyć, bo tutaj woda obok też będzie potrzebna. No i jeszcze gaz. Też mi się zdaje, że będę potrzebował rozbudować nieco naszą piwnicę, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Zdecydowanie 10 na 10. Jak wygląda ta średnia skrzynka? 600, 2150. Bardzo drogie rzeczy. Wiecie co, jesteśmy całkiemże bogaci. Postawmy tą dużą skrzynkę. Może w sumie tutaj będzie ładne miejsce, bo czemu by nie? Jak tam kablóweczka 6 na 20. Tutaj się trzyma, woda się trzyma, chociaż woda jest już na granicy. Jak wygląda sprawa z wodą, jeśli chodzi o koszty? Duża 1600, a to 500. Tak samo się nie opłaca budować. Tak samo się nie opłaca budować tych największych. Strata pieniędzy. Jak tam śmietniki? Śmietniki powinny sobie radzić. Tutaj jest zero, także jest całkiem dobrze. Że to powinienem sprawdzać pewnie o innej porze. Ale tutaj widzę, że już się poprowadzali. Widzę, że są całkiem zadowoleni. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Właśnie, a czy ja tutaj mogę zmieścić więcej? Kawalerek. Raz, dwa. Nie zmieszczę trzeciej, nie? Jeszcze raz. Raz. Tutaj będzie druga.
No i tutaj będzie trzecia, której nie zmieszczę, niestety. Ale za to zmieszczę tutaj. No i to zrobię coś takiego, tylko tak samo odwrócę tutaj kolejność, bo tutaj te więcej luksusowych apartamentów. Myślę, że dałoby radę zrobić. Właśnie te tutaj luksusowe apartamenty wymagają więcej rzeczy i po prostu, żeby nie prowadzić nie wiadomo przez całe piętro, by nie prowadzić was tutaj właśnie tej wody i gazów i tak dalej, a was tutaj po prostu powprowadzą bliżej, tutaj rozdzielni. Po pierwsze prąd. Po pierwsze prąd. Po drugie będzie potrzebna tutaj kablówka. Przynajmniej tutaj do tej części. Całkiem możliwe, że ja to będę musiał rozbudować. Potrzebna będzie woda. Woda będzie już na pewno potrzebna tutaj dalej. Bo woda i prąd to są takie podstawy, jeśli chodzi o mieszkania. No i tutaj jeszcze chcecie gazu. Bardzo proszę. I wy tutaj już jesteście gotowi do wprowadzenia. 343 jak na takie małe mieszkanko. To jest całkiem spoko. Szczególnie, że tutaj te małe mieszkanka, bo to jest to samo, płacą 131. No, także widać różnicę. Widać tutaj różnicę. I teraz tak. Wy dalej tutaj potrzebujecie więcej luksusowych apartamentów. A pytanie więcej to znaczy jak dużo? Już wydaje mi się, że to byłoby bardziej korzystne. 560 to jest 110 dolarów więcej, ale mnie bardziej zależy na mieszkańcach niż na zarobkach, bo zarobków mam całkiem spoko, całkiem dużo. Małe sklepy, więcej małych sklepów. Medium small store. Myślę, że da radę zrobić. Na przykład tutaj. Albo tutaj tak samo mogę postawić mały sklepik. Albo tutaj postawić mały sklepik. Nie, czemu by nie? Zobaczmy, postawmy tutaj ten jeden mały sklepik. Panią tutaj trzeba eksmitować. O nie, znowu usunąłem. Niedobrze, najgorzej na świecie. I teraz tak. Woda, bo tutaj przerwałem wam dostawę wody. Ok, przerwałem tak samo dostawę prądu. Ok, to jest wszystko. I tu będziemy potrzebowali małego sklepiku. Ale czemu wy tutaj nie budujecie? Czemu wy tutaj nie chcecie zbudować tego kawałka? Co jest nie tak? Wy te budujecie jeszcze te piętra wyżej? No już skończyliście. No to w czym problem? No, gamonie. Mały sklepik. I teraz co ja wam tutaj? Właśnie. Jakie tutaj są sklepiki? Widzę, że to jest jakaś apteka. Tutaj jest spożywczak, tutaj są kwiaty. Tutaj były jeszcze na dole jakieś sklepiki, ale to pousuwałem. Wydaje mi się, że z winem byłoby całkiem w porządku. Właśnie. Wam potrzeba tutaj. Pytanie, czy wy tutaj. Bo właśnie. Zauważyłem, że ja tutaj mam całkiem mało miejsca już na takie rzeczy. Ale widzę, że sobie jeszcze zostanie troszkę miejsca. Także nie będzie źle. Na kolejny magazyn tutaj. Oczywiście te gałgany budują w najgorszym możliwym momencie, znaczy najgorszą stronę. Ale tak, tutaj będę mieć już właśnie magazyn. I tutaj ja chciałem wprowadzić monopolowy. Bardzo proszę, tutaj wy zapłacicie mi więcej. Wy tutaj macie jakieś wymagania. Tylko prądu, a prąd tutaj już jest. I teraz pytanie, czy to będzie wystarczająco, ten jeden dodatkowy sklepik, to będzie wystarczająco, aby was tutaj wprowadzić. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zapraszam. Z tej strony to samo. Nie to, tylko to. Nie to, tylko to. Więcej ludzi, więcej jeszcze jedno. I wy potrzebowaliście cable TV.
Wam ja, że tutaj muszę Cable TV dostarczyć. Ja się zastanawiam, co ja zrobię, żeby tych ludzi tutaj wprowadzić, bo oni, mieszkania jest to bardzo dużo, a za to ludzie się nie chcą wprowadzać. Wydaje mi się, że jest zbyt mało prestiżowe to mieszkanie moje tutaj. Dlatego, skoro jest tak mało prestiżu, ja tutaj postawiam. Tutaj ten obraz, tutaj to. Czy wy mi dajecie? Tak. Tutaj to i tutaj to. W ten sposób zyskałem 6 dodatkowych gwiazdek. Wydaje mi się, że im więcej gwiazdek, tym szybciej się ludzie tutaj będą wprowadzać, ale nie jestem tego pewny. Nie jestem tego pewny. Wydaje mi się, że na zdrową logikę to tak mogłoby właśnie wyglądać. Że po prostu im więcej prestiżu, tym ludzi, więcej ludzi tutaj będzie ciągnęło do mojej wieży. Za to muszę mieć ich jeszcze 9 gwiazdek. Za bardzo nie wiem gdzie. Tutaj jest, tutaj ten każdy jeden kawałeczek to jest potencjalne miejsce na sztukę jakąś. Tutaj są dwa kawałeczki, ale tutaj wydaje mi się, że tutaj byłoby fajnie postawić coś w stylu właśnie, może to? Budki telefoniczne, bo czemu by nie? Tutaj jestem w stanie jeszcze upchnąć, ale tego nie chcę psuć tutaj. Tam byłbym jeszcze w stanie upchnąć troszeczkę. Co by tu jeszcze porobić? Gdzieś, gdzie chodzą ludzie. Patrzcie, ile tutaj dużo miejsca, jak dużo miejsca, a tutaj tak mało osób chce się wprowadzać. Dlaczego? Patrzcie, ile tutaj jest miejsca do wprowadzenia się. Znaczy, no tutaj byliby ludzie, tylko że ja zgałganiłem. Teraz się tutaj nikt nie chce wprowadzać. A jak wam obniżę tu czynsz? To czy ktoś się tutaj wprowadzi? Zobaczmy, czy ktoś się tutaj wprowadzi, jak obniżę czynsz. Tutaj zajęli mieszkanie. Widzę, że te luksusowe całkiem dobrze schodzą. O, jakie malutkie mieszkanko. Ale dwóch rezydentów jest na takim malutkim. Trzech tak samo się zmieści. Bardzo dobrze, a tutaj tylko jeden. Także mamy czterech rezydentów tutaj na piętro, znaczy na tym kawałeczku. Bo wtedy tutaj będzie maksymalnie do trzech. A z tego co widzę, to jest dwóch wszędzie. Trzech tutaj jest na samym dole, ale to co to tyle. Także wydaje mi się, że najwyższy czas i pora wzbogacić troszeczkę naszą ofertę. Myślę, że to nie będzie problem, jeżeli zrobię tutaj coś takiego. I tutaj nie będzie problemu, jeżeli powstawiam kawalerki luksusowe oczywiście. Czemu by nie? No i tutaj trzeba będzie dostarczyć. A tutaj... Tutaj czyta Loft Life. Muszę ich 10 tutaj tych loftów powstawiać. A te lofty, wy wymagaliście bardzo dużo rzeczy. Dlaczego? Dlatego loftów tutaj nie będzie. Niestety, ale ten kontrakt... O, ja jeszcze tutaj jeden office muszę wprowadzić. Faktycznie, no dobra. Więc tutaj wygraliście, moi drodzy, wygraliście na loterii. Bardzo proszę mi tutaj insurance'ów wprowadzić i tutaj finansjerów, bo finansjerzy płacą najwięcej. I to jest tak, prądy. Aż dotąd. Tutaj na razie w ten sposób czas mogę już puścić. Ja tutaj mogę pozapraszać deluxe, to było luksusowe. Już wszystko pozapraszam. W sumie czasu może jednak jeszcze nie będę puszczać. Bo to zanim ja to wszystko wyklikam i tak dalej. Te mieszkania będą już gotowe i one będą, ludzie się wyprowadzą. Mieszkanie upadnie zanim ktokolwiek się tutaj wprowadzi. To jest moje tutaj szczęście. Ale tutaj jest dużo mieszkań, ale dużo mieszkań. Jeszcze tutaj mam całą lewą stronę na mieszkania. Niesamowite. Jeszcze to. I okej, i teraz tak. Tutaj jest ten kaweczek niepotrzebny. Prądu. Ja czas mogę puścić, ale na jedynce może. Chociaż na dwójce, co mi tam szkodzi, to by się tym przejmował.
O, i widzę, że mi się właśnie skończył czas. Dlatego ja sobie pozwolę tutaj dokończyć i na tym skończymy odcinek. Tak, wydaje mi się, że tutaj będzie koniec odcinka. Nie ma sensu przedłużać. Także w następnym odcinku zajmiemy się tutaj większą po prostu. Trzeba będzie rozbudować tutaj naszą piwnicę. Jeśli chodzi o właśnie media, bo z tego co widzę, tutaj te media już pomalutku się kończą. 331 na 300. Zdecydowanie trzeba będzie rozbudować. Tak samo wodę. Gazu, widzę, że gazu jeszcze starczy. Ale wydaje mi się, że chyba kablówka. No, 20 na 50. Także to wszystko trzeba będzie rozbudować, ale to wszystko w następnym odcinku. Na tę chwilę bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny materiał. Na razie i cześć.